Jestem w pięknym miejscu, w Rusinowej Polanie. Widzę i konie, i pola. Jest niesamowity spokój. I taka piękna gospodyni, która wszystko potrafi zrobić. Tutaj już jest przygotowany zakwas na chlebek. Zakwas na chleb. Który dokarmiamy codziennie. I mamy też... Już chleb gotowy, tak? Już chleb gotowy. Ale cudo, o kurczę. Pieczony na liściach chrzanu. Ja chyba nigdy w życiu nie byłam na takim śniadaniu. O Jezus, jaki gorący. Właściwie wszystko przygotowane jest od A do Z przez gospodynię. Co tutaj masz? To jest pasztet zrobiony też przez ciebie? Tak, pieczony tutaj przez nas. Szynka wędzona i gotowana przez mojego męża. I kiełbasa również robiona przez nas. A te konfiturek? To jest specjalność naszego domu. To jest konfitura wschodnia, która składa się z gruszek, jabłek i śliwek. A to nie która... są rodzynki? Nie, nie, nie. To... Nie, tutaj nie. Są, to jest jeszcze laska wanili, cynamon, goździki. A sery? Tutaj mamy twaróg robiony z kwaśnego mleka, tutaj bunt i owczy oscypek. No jestem ciekawa, czym mnie jeszcze zaskoczysz. Co jeszcze robicie sami? Na przykład pstrągi i wędliny. Ale o tym to opowie ci mój mąż. No i Zuniu, ty to masz dobrze. Już ci, Iza, zazdroszczę Jędrusia. Jędrek, powiedz mi, czy sam złowiłeś te ryby? Tak, oczywiście. To są z naszego stawu, który jest nieopodal tego miejsca, gdzie się znajdujemy. Ryby wędzone są w zimnym dymie i oczywiście jest to bardzo czasochłonne, ale efekt jest nieporównywalnie lepszy w stosunku do ryb, które właściwie są parzone dymem. Kochani, poczułam się już tak głodna, że chcę tego wszystkiego popróbować. Zapraszamy do stołu. Słuchaj, no czegoś proszę. Nie rozumiem. Kuchnia wellnessowa Marioli poszła w las. Smalec, kiełbasa, tłuste ryby i to ma być to samo zdrowie? Przedpremierową. To czekaj, to my mówimy Państwu na razie do zobaczenia. Dziękujemy i bardzo, jutro tak. Pytanie na śniadanie rano.